Jak już wiecie, zrównoważona uprawa buraków, działania na rzecz bioróżnorodności, a także ograniczenie emisji CO2 to tylko niektóre z aspektów, przy których marka Cukier Królewski działa na rzecz zrównoważonej przyszłości. Ostatnio dowody na to obserwowaliśmy na moim polu i na łąkach kwietnych. Dziś wracamy do cukrowni, ale nie jesteśmy sami. Oto goście specjalni, Daria ekocentryczka, Patty in the kitchen, Ola Tatka. Dzisiaj postaram się Wam powiedzieć trochę więcej na temat zrównoważonego rozwoju w praktyce, a także będziecie miały pewien challenge. Te buraki cukrowe za nami to oczywiście ostatecznie cukier na naszych stołach. Wiecie coś, dziewczyny, więcej na temat produktów ubocznych przy produkcji cukru? No jednym z nich na pewno jest melasa. Tak, to na pewno. No i ty na pewno powiesz nam więcej. Jest ich więcej, właśnie jest ich więcej. Powiem Wam, co powstaje przy tej produkcji i w myśl zasady, że nic się nie marnuje, jak możemy te produkty też zagospodarować odpowiednio. Świetnie, ja bardzo chętnie się dowiem więcej. Ola, tutaj mamy wysłodki buraczane, mówią na to potocznie kierowcy makaron. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że kojarzy się z jedzeniem. Bardzo jestem ciekawa i chętnie się dowiem, ale z tego, co ja się dowiedziałam, to podobno stanowi to pokarm dla zwierząt. Tak, z jednej strony pokarm dla zwierząt, a z drugiej strony możemy te wysłodki również wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Taka ciekawostka. Patrycja, wapno defekacyjne, coś Ci to w ogóle mówi? Szczerze mówiąc, kompletnie nie. Kolejny produkt uboczny, wykorzystywany bardzo często przez rolników na naszych polach, po to, żeby dostarczyć składników pokarmowych dla m.in. buraków cukrowych. Dobrze wiedzieć, czyli chcąc otrzymać idealne buraki, potrzebujemy wapna. Dokładnie. Kolejny produkt uboczny, melasa, no, magazynowana w wielkich zbiornikach. Tutaj mamy tylko taki przykład. Karmelowy zapach i bardzo szeroko wykorzystywana m.in. w przemyśle fermentacyjnym do produkcji drożdży, farmaceutycznym, paszowym. Może Ty jakieś przykłady jeszcze znasz wykorzystania? Ja wiem, że można ją też kupić normalnie jako produkt spożywczy i wykorzystywać w gotowaniu. No, także melasa się nie marnuje. Wysłodki buraczane i energia elektryczna. Patrycja, no ciekawy temat. Ciekawy. Jak to się wszystko łączy? No właśnie, mamy tutaj biogazownię. I najprościej, jakbym miał Ci to wytłumaczyć. Te wysłodki trafiają do fermentorów, gdzie następuje proces fermentacji, w wyniku którego powstaje biogaz. Ten z kolei zostaje przetworzony na energię elektryczną i cieplną, która dodatkowo zasila cukrownię. Natomiast nadmiar energii elektrycznej może być przesyłany do zewnętrznego operatora. To wspaniałe rozwiązanie. Powiedz mi proszę jeszcze, Grzegorz, jak tutaj na miejscu jest ograniczane CO2? No tutaj, Ola, dzieje się bardzo dużo w cukrowni. Przede wszystkim redukujemy węgiel, ale też mamy biogazownię, czyli produkujemy tutaj energię elektryczną i cieplną, no i tym samym redukujemy wytwarzanie CO2. Okej, czyli zmierzamy do tego, żeby ograniczyć to do minimum. Do minimum, dokładnie. Tutaj, Daria, te buraki są przywożone z pola, rozładowywane, a następnie przy użyciu wody transportowane i wstępnie myte. Dobra, a skoro już jesteśmy przy wodzie i myciu tych buraków, to co robi się, żeby zużywać tej wody mniej? Przede wszystkim mamy tutaj obiegi zamknięte, to znaczy, że ta woda ponownie jest wykorzystywana do tych samych procesów, krąży w tej produkcji, no i przez to możemy jakby ograniczyć dostarczanie wody z zewnątrz. Za nami nowoczesne oczyszczalnie ścieków, dzięki której, tak jak rozmawialiśmy tutaj z Patrycją, możemy mieć zamknięty obieg wody w cukrowni. Dokładnie. I po oczyszczeniu tych ścieków możemy na przykład oczyścić się tym buraki albo na przykład podlać w strawnik. Dokładnie. A dodatkowo może służyć do transportu tych buraków. Zobaczcie, co wylosowały dziewczyny. A żeby zobaczyć więcej, śledźcie profil Cukru Królewskiego.
Dziewczyny, dziękuję za dzisiaj. Jak same widzicie, tutaj nic się nie marnuje. Dzięki za przekazaną wiedzę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!